ma świetną dystrybucję i to wiem nie od poligrafa, tylko od księgarzy. Księgarze we Wrocławiu powiedzieli, że właśnie o, poligraf, my znamy, mają świetnego dystrybutora. Dystrybucja jest bardzo ważna, bo to jest następny etap. Nasza książka jest napisana, wydrukowana, jest u dystrybutora, ale teraz musimy ją pchnąć do księgarni, prawda? Bo chcemy, żeby ona była w księgarniach. I tu dwie rzeczy, dystrybucja i marketing, czyli w marketingu mieści się nasza promocja i wtedy to się równa sprzedaż. Bo dzisiaj jak wydrukujemy książkę i tylko nawet ją włożymy do księgarni, to ona, jak wiemy, ginie. Sami chodzimy do księgarni, to wiemy, albo wcześniej robimy jakieś badanie i szukamy jakiejś książki, albo wiemy, albo po prostu jesteśmy zagubieni, czy ta, czy tamta, która, albo znamy autora i kupujemy danego autora. Jak Państwo mogą, ci, którzy nie mają budżetu, wydać swoją książkę? Jakie są sposoby? Oczywiście poligraf oferuje raty. Rozumiem, że jedną z form jest to, że nie trzeba od razu wykładać wszystkich pieniędzy czy kombinować. Oczywiście można wziąć pożyczkę w banku, ale to procenty i potem trzeba je spłacać. Sponsorstwo jest dobrą formą, ale to jest też trochę czasochłonne. Jeżeli Państwo pracują w jakiejś firmie i tu sponsorstwo do literatury biznesowej jest łatwiejsze niż do beletrystyki, to raczej do literatury biznesowej dotyczy, dlatego że każda osoba, która ma jakąś specjalizację, o której chce pisać, może wypisać 10 firm. Na przykład, kto z Państwa pracuje oprócz pisania? Większość, tak? Gdzie Pani pracuje? Pani? Hilary Packard. Duża korporacja. No świetnie, no tutaj Pani powinna sponsorstwo znaleźć, absolutnie. Bo teraz tak. Jest kilka możliwości. Jak będzie Pani miała pierwszą książkę, co w Hewlett Packard na przykład Pani wie? Co Pani wie o której dziedzinie? W jakim dziale Pani pracuje? Zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem jakością. Świetnie, czyli zna Pani projekty i jakość, prawda? Projekty i jakość dotyczą każdej korporacji, małego biznesu, wszystkiego. Więc idzie Pani do swojego szefa, siada z nim przy kawie i mówi: szefie, powinniśmy naszą firmę jakoś promować inaczej niż wszyscy. Ja napiszę książkę, napiszę o jakości, napiszę o nas, napiszę trochę historii. No to można ułożyć, prawda? Pani idzie przygotowana, przygotuje sobie w głowie, co Pani może o Hewlett Packard napisać. Ale dla firmy 10 tysięcy złotych to jest nic. Mało tego, jeżeli oni wiedzą, że zyskują klientów i PR, bo to jest PR wtedy, public relation. I jedno ogłoszenie Hewlett Packard kosztuje, czy billboard, ciężkie setki tysięcy. A Pani powie, że za 10 tysięcy zdobędzie Pani, zrobi Pani PR Hewlett Packard, bo pisze Pani książkę i będzie logo Państwa firmy na naszej książce. Do każdej firmy można później, trzeba pracować. Jak się pracuje w jakiejś firmie, to jest jeszcze łatwiej. Ja pracowałam dla firmy Prosperum w latach 2000-2001. Nie wiem, czy Państwo znają Prosperum? Nie, ale znają Państwo HRK. Tak. HRK wyrosło z Prosperum. Pierwsze było Prosperum z Panem Białkiem. I ja pisałam, ja zaczęłam pisać książkę wtedy i już byłam w trakcie ABC Inteligencji Emocjonalnej. Zresztą dostałam tę pracę, bo pokazałam inne książki i zrobiono mnie szefem kontentu. To Pan Białek zapłacił mi jeszcze, żebym jego logo umieściła. A potem już nie chciałam drukować, bo już nie było pracy, ale jeszcze dalej drukowali z logo Prosperum przez parę. Ale czasami też tak się zdarza, więc jak ktoś zaczyna, wszyscy Państwo, którzy zaczynają pisać książkę biznesową, proszę się zgłosić do swoich znajomych z biznesu. Mało tego, mały biznes, który ma swoją książkę, też jest inaczej, który właściciel małego biznesu ma własną książkę o ekspertyzach, wtedy już trzeba własne ekspertyzy pokazać, natychmiast ma innych klientów, inną klasę i więcej, dlatego że znowu jest ekspertem w tej dziedzinie. Nie pan Kowalski, nie pan Wiśniewski, nie ktoś inny, tylko my tu mamy ekspertyzy i historię jakąś, którą możemy przedstawić.
I na przykład do jakiej firmy? Dajmy sobie jeszcze jakieś przykłady. Można w gazecie poczytać, która firma zaczyna kuleć i zgłosić się do nich, powiedzieć, no ja mogę napisać o tym, będzie pan o państwa historii, logo czy coś takiego i będziemy promować razem. Jak się to państwu podoba? Projekt wygląda realnie? Jest bardzo realny, bo tylko trzeba być przygotowany, trzeba pokazać, bo na marketing ludzie wydają i na reklamę straszne pieniądze. I to są pieniądze, które przynoszą coraz mniejsze, bo w reklamę ludzie już tak nie wierzą, prawda? Także sponsorstwo z firmy i nie musi to być nawet nasz profil, jeżeli mamy wiedzę i umiemy napisać, a znowu przy tej książce mają państwo stopień po stopniu, jak napisać na każdy temat, na każdy. Dziękuję. Także to już jest, ja to nawet pomyślałam sobie, jak przygotowałam tą prezentację, dlaczego ja teraz tego tak nie robię, cześć? Przecież to może być moja profesja, pisać na ten temat, na każdy. Jak człowiek już napisze kilka książek, to już potem naprawdę jest to tylko obróbka w pewnym sensie. Ale to mówimy o literaturze. Można prosić firmę, ale tak jak moja siostra zadzwoniła do koleżanki swojej. I powiedziała, słuchaj, my z siostrą napisałyśmy książkę, potrzeba nam trochę pieniędzy, trochę miałyśmy i czy zainwestujesz w naszą książkę? Jako inwestor. Zainwestowała trochę, więc my tam jej kiedyś spłacimy z procentami, oczywiście kontrakt spisałyśmy, wszystko, będzie inwestor. Można poprosić osoby prywatne, można poprosić osoby na uczelni, w różnych sferach. Tam, gdzie ktoś będzie miał z tego interes, i zobaczy, że nie będzie go to drogo kosztowało, a idzie w świat w formie książki, to bardzo często ludzie się godzą. Mało tego, no ego trzeba... Czy ktoś wypisuje nazwiska tych osób prywatnych? Tak, można i właśnie zaraz powiem, to zależy. Można na raty, tak jak mówiłam, bo państwo tutaj raty oferują. Jest też współautorstwo. Tak samo jak w biznesach, ich ciche partnerstwo, to może być ciche współautorstwo. Ja miałam właśnie pierwszą moją książkę, ciche współautorstwo. Jak zrobiłyśmy? Ja byłam w Polsce wtedy, pierwszy raz po tam długim czasie i moja koleżanka z Montrealu, bo wcześniej mieszkałam w Montrealu, była w Kanadzie. Ona rzuciła pomysł. Mówi tak, wiesz, w Polsce ludzie nie wiedzą, jak robić marketing małym biznesom. To może byś to napisała, jesteś w Polsce. Ja mówię, dobrze, ja to napiszę, ale ponieważ jej pomysł był, to ja się czułam w obowiązku, mówię, dobrze, to ty będziesz współautorką, będziemy obie, bo ty dałaś pomysł, ja muszę być fizycznie, pisać książkę i robić wywiady, wtedy 60 wywiadów musiałam z ludźmi zrobić, żeby to było na prawdzie, na faktach oparte. I wtedy ona mówi tak, no nie, no za sam pomysł to ja się trochę źle czuję, to wiesz co, ja napiszę jeden rozdział, wstęp i dzielimy sumę na pół. Podzieliliśmy na pół koszty i na pół zyski. Także zostało, jej imię jest na książce, jesteśmy współautorki, a tak naprawdę to ja biegałam, ja pisałam, ona napisała jeden rozdział i tam jest napisane, to znowu prawa autorskie, to innym razem będzie właśnie na webinarze, bo prawa autorskie we współautorskie są dosyć skomplikowane i to warto znać. No i może być na przykład współpraca prawdziwa. Tutaj państwo siedzą razem, może ktoś z kimś, pani mówiła, że razem jakieś może, nie wiem, któryś z panią mówił, że o podobnej charakterystyce, tematyce książki, można razem wziąć się, napisać książkę. No w końcu ja napiszę trochę, ty napiszesz trochę jako pierwszą. I do połowy, na połowę dzielimy nasze koszty i dzielimy zyski, a obie osoby już wtedy są autorkami, prawda? Albo zbieramy do świnki. Dlaczego ja uważam, że każdy powinien napisać książkę? A ci państwo, którzy chcą beletrystykę pisać, również polecam, żeby jedną książkę napisali niebeletrystyczną. Bo książka beletrystyczna nie jest aż takim, aczkolwiek jest, ale nie aż takim narzędziem PR-owskim dla nas samych, jak właśnie książka biznesowa. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest nowy algorytm pracownika, czy biznesmena, czy w ogóle osoby, czy ucznia. Co się liczy? Liczy się wiedza, oczywiście, bo tam trzeba mieć, inteligencja emocjonalna, ale bardzo ważna jest też kreatywność, prawda?
Wszyscy wiemy, że ja myślę, że jest dużo artykułów w tej chwili, że poszukują ludzi kreatywnych, bo są innowacje, tak samo w marketingu, coraz nowe formy. Potrzebni są ludzie kreatywni. A żeby się wykazać, że w jakiś sposób jesteśmy kreatywni, a nie tą jednym ziarenkiem tutaj w pudełku, jak ja zawsze porównuję, że jeżeli my jesteśmy takim sobie bez książki, bez innych przebitek PR-owskich człowiekiem, to nam jest trudno nawet zacząć rozmowę, jak idziemy czy po pracę, czy po jakieś negocjacje w biznesie. Proszę mi wierzyć, zaczęłam dostawać kontrakty sama, do mnie ludzie się zgłaszali, dopiero jak napisałam książkę, bo uznali, że ta pani coś powie na ten temat, no bo jak napisała książkę o inteligencji emocjonalnej i napisała ten i napisała ten, no to przynajmniej jak ją zaprosimy, to wiemy, że coś powie na ten temat. I to jest bardzo ważne i przy szukaniu pracy, i dla Państwa dzieci, znajomych, rodzeństwa, polecam właśnie jedną do dwóch książek napisania, żeby się wykazać, że jesteśmy w czymś ekspertem. Bo dzisiaj się szuka ekspertów. Co jest bardzo ważne, na pewno język obcy, no, nikt nie zaprzeczy, prawda, bo świat jest globalny, ale i konkurujemy globalnie. Konkurujemy już nie z sąsiadem, ale z całym światem. Bo jeżeli poszukuje się kogoś na dane stanowisko, czy do danego projektu, to poszukuje się już z całego świata ludzi, prawda? Więc jeżeli piszemy książkę, to jesteśmy bardziej wyróżnieni. To jest moja recepta na sukces zawodowy w życiu. Właśnie. Self-publishing, pierwsze powiedzmy 1000 egzemplarzy, bo jest ekonomiczne, żeby wydrukować, to jest właśnie pierwszy haczyk dla wydawców. Dlatego, że oni potem, jest w mojej książce przykład, gdzie pan w ogóle nie mógł, żadne wydawca nie chciało go przyjąć, koledzy się zrzucili. Zrzutka była, żeby tę książkę zrobić, dzisiaj miliony zarabia, bo to była takie opis na ja już nie pamiętam, Christmas Box po angielsku, ale jest i w Polsce ta książka, robi straszne pieniądze, dlatego że wydawcy widzą, że jak autor zainwestował swoje pieniądze i czytają książkę i widzą, że jest dobra, to przychodzą do Państwa i wtedy trzeba być, nie łapać ten haczyk tak szybko, tylko negocjować dobre pieniądze, bo jeżeli ktoś już się zgłosił do Państwa, to znaczy, że widzą tutaj wartość w tym. I jeżeli się jest w księgarniach, to oni śledzą też i ich pracownicy, co jest w księgarniach, i jak widzą dobrą książkę, to kupują od Państwa prawa autorskie. Także to jest też niesamowita promocja. Dlatego jak najszybciej należy się nie czekać, tylko wydawać swoją książkę i ją szybciej, wolniej, wszystko jedno jak promować, ale będzie w wielu, wielu kierunkach benefity będą, zyski z tego, że mamy książkę. Nie tylko nasza przygoda, nie tylko nasze ego, ale w wielu przypadkach to pomaga.